W tym filmie chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie wszystkie ciekawe własności trójkątów, o których mówiliśmy ostatnio. Narysujmy sobie na początek jakiś trójkąt, dowolny trójkąt. Pierwsza rzecz, o której mówiliśmy, to symetralne boków trójkąta. Tu jest środek boku trójkąta. Rysujemy prostą prostopadłą do tego boku, przechodzącą przez jego środek, czyli to jest symetralna. Ta długość jest równa tej długości, i tutaj jest kąt prosty. Narysujmy kolejną symetralną: tu jest środek tego boku i prosta prostopadła, czyli tutaj kąt prosty, długość tego odcinka i długość tego odcinka są równe. I ostatnia, trzecia symetralna środek boku, prosta prostopadła, kąt prosty, ten odcinek i ten odcinek mają taką samą długość i przekonaliśmy się, że wszystkie te trzy symetralne przecinają się w jednym konkretnym punkcie. Jest to punkt, który jest równo odległy od wszystkich trzech wierzchołków trójkąta. Czyli ten odcinek ma taką samą długość jak ten odcinek i taką samą długość jak ten odcinek. I ponieważ jest tak samo odległy od wszystkich trzech wierzchołków trójkąta, to możemy narysować okrąg o środku w tym punkcie który to okrąg przechodzi przez wszystkie trzy wierzchołki trójkąta? I dlatego punkt przecięcia symetralnych boków trójkąta nazywamy środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie. Promieniem okręgu opisanego na trójkącie jest odcinek pomiędzy punktem przecięcia środkowych a wierzchołkiem trójkąta. Cel tego filmu to uporządkowanie wszystkich spraw dotyczących trójkątów, tak żeby nam się nie myliły, żeby było nam łatwiej je rozróżniać. Narysujmy kolejny trójkąt. Następna rzecz, o której mówiliśmy, to dwusieczne kątów wewnętrznych trójkąta. W tym trójkącie dzieliliśmy boki na połowy, a w tym podzielimy kąty, też równo na połowy. Dwusieczna pierwszego kąta, czyli ten kąt jest przystający do tego kąta, mają takie same miary, dwusieczna drugiego kąta, miara tego kąta jest równa mierze tego kąta, i dwusieczna trzeciego kąta. Czyli ten kąt i ten kąt mają równe miary. I tak samo jak poprzednio udowodniliśmy, że te trzy półproste dwusieczne przetną się w jednym punkcie. Tym razem nie jest to punkt równoodległy od wierzchołków, tylko równoodległy od boków trójkąta. Czyli jeżeli narysujemy prostą prostopadłą do każdego z boków i przechodzącą przez ten punkt, punkt przecięcia dwusiecznych, to te odległości od punktu do każdego z boków są równe. Dlatego też możemy narysować okrąg o środku w tym punkcie styczny jednocześnie do wszystkich trzech boków trójkąta. Odległość punktu przecięcia dwusiecznych od któregokolwiek z boków trójkąta będzie długością promienia tego okręgu. No to rysujemy. Taki okrąg nazywa się okręgiem wpisanym w trójkąt. Środkiem okręgu wpisanego w trójkąt jest punkt przecięcia dwusiecznych kątów wewnętrznych, a promieniem odległość tego punktu od boku trójkąta. Od któregokolwiek boku, bo wszystkie trzy odległości są takie same. Jest jeszcze jedna rzecz, której nauczyliśmy się od dwusiecznych kątów wewnętrznych trójkąta. Narysujmy jeszcze jeden trójkąt. Narysujmy dwusieczną kąta wewnętrznego. Jeżeli to jest dwusieczna, to ten kąt i ten kąt mają takie same miary. Oznaczmy jeszcze punkty A, B, C i D. Nauczyliśmy się, że jeżeli AC jest dwusieczną kąta BAD, to stosunek długości AB do długości BC jest równy stosunkowi długości AD do długości DC. Czasami nazywa się to twierdzeniem o dwusiecznej kąta wewnętrznego trójkąta. Całkiem ciekawe twierdzenie. Następna rzecz, której się dowiedzieliśmy, potrzebujemy do tego jeszcze jednego trójkąta. Zamiast rysować symetralne boków albo dwusieczne kątów wewnętrznych, Narysujmy teraz środkowe. Symetralne przechodziły przez środek boku pod kątem prostym i niekoniecznie przechodziły przez przeciwległy wierzchołek. Środkowe również przechodzą przez środek boku, ale przechodzą również przez przeciwległy wierzchołek i w związku z tym niekoniecznie są prostopadłe do boku, który przecinają. Narysujmy środkowe. Tu jest środek tego boku. I prosta łącząca go z przeciwległym wierzchołkiem, widać, że środkowa nie musi być prostopadła do boku, który przecina. Tutaj nie ma kąta prostego. Asymetralna nie musi przechodzić przez wierzchołek. Długość tego odcinka jest równa długości tego odcinka. Narysujmy pozostałe środkowe: środek boku, wierzchołek, równe długości, I jeszcze jedna, środek boku, wierzchołek, równe długości. I wszystkie środkowe przecinałem się w jednym punkcie. Jest parę ciekawych cech dotyczących środkowych. Punkt, w którym się przecinają, nazywa się środkiem ciężkości trójkąta. Tak jak wspominaliśmy, gdyby to był trójkąt fizyczny, wykonany z jednorodnej substancji, miałby w każdym punkcie taką samą gęstość masy. I gdybyśmy go rzucili, tak żeby się obracał, to obracałby się właśnie dookoła tego punktu. Geometryczny środek ciężkości trójkąta to w takim przypadku również środek jego masy. Inna ciekawa rzecz dotycząca środkowych jest taka, że dzielą one trójkąt na sześć mniejszych trójkątów, które mają takie samo pole powierzchni. Ten trójkąt ma takie samo pole powierzchni jak ten trójkąt i jak ten trójkąt, i tak dalej. Udowodniliśmy to parę filmów temu. Wszystkie te trójkąty mają takie samo pole powierzchni. Jeszcze inna własność środkowych której również się nauczyliśmy, jest taka, że środek ciężkości leży w 2 trzecich długości każdej środkowej odwierzchołka. Czyli, że stosunek długości tego odcinka do długości tego odcinka wynosi 2 do 1. To jest 2 trzecie długości środkowej, a to jest 1 trzecia długości środkowej. Czyli stosunek tego do tego wynosi 2 do 1. Inna ciekawa rzecz, również związana ze środkami boków, to trójkąt, który powstaje z połączenia środków boków. Jeżeli w dowolnym trójkącie zaznaczymy środki jego boków i połączymy je odcinkami, to otrzymujemy trójkąt wewnątrz tego większego trójkąta. Oprócz tego, duży trójkąt zostaje podzielony na cztery mniejsze trójkąty: trójkąty, które nie tylko mają takie same pola powierzchni, ale są też do siebie przystające. Oprócz tego udowodniliśmy też, że ten bok jest równoległy do tego, ten bok jest równoległy do tego, a ten do tego. Oprócz tego, ten bok jest dwa razy krótszy od tego, ten bok jest dwa razy krótszy od tego, a ten dwa razy krótszy od tego. Ostatnia rzecz, jakiej się w tej serii filmów dowiedzieliśmy, jest związana z wysokościami. To już będzie ostatni trójkąt. Z każdego wierzchołka poprowadzimy prostą prostopadłą do przeciwległego boku, czyli wysokość. Przechodzi przez wierzchołek, jest prostopadła do przeciwległego boku, ale niekoniecznie musi ten bok dzielić na dwie równe części. Z tego wierzchołka też i z tego wierzchołka też. Udowodniliśmy, że te trzy wysokości również przecinają się w jednym punkcie. Zauważcie, że ten punkt przecięcia nie musi leżeć wewnątrz trójkąta. Tak samo wcześniej symetralne boków nie musiały przecinać się wewnątrz trójkąta. Punkt przecięcia się wysokości nazywamy ortocentrum. I na tym skończymy przegląd własności trójkątów. Mam nadzieję, że Wam się przydało i że pomogło w rozróżnianiu poszczególnych pojęć dotyczących trójkątów.